www.kryptospekulanci.pl Dołącz do elitarnego grona kryptospekulantów. Czekamy na Ciebie. Cześć, witajcie serdecznie 30 stycznia na porannej analizie technicznej. W piątek niestety nie mogłem nagrywać, gdyż byłem na feriach. Na małym urlopie, dobra, słuchajcie, zapraszam do grupy standardowo kryptospekulanci.pl. Jeżeli chciałbyś się nauczyć tradować, co nami tradować, w fajnej atmosferze, być na bieżąco na rynku, poznać wiele fajnych rzeczy, to zapraszam serdecznie. Strategie, materiały szkoleniowe, codzienne live o 20, gdzie analizujemy, siedzimy, patrzymy, kminimy, rozgrywamy, myślimy na najbliższe dni, tygodnie, jak to wszystko ugryźć, poranne odprawy. Również tutaj prowadzę BB pozycje, czyli taki rynek w praktyce na koncie giełdowym. Też będzie rynek tradycyjny, to w tym tygodniu prawdopodobnie wleci. Oprócz tego analizę czasem na żywo trading, więc zapraszam serdecznie. Ogrom, ogrom wiedzy i lecimy sobie już do bitcoina. Dobra, co by tu za wiele nie mówić, słuchajcie. Na razie strefa działa, tak? Jeżeli tej strefy nie pokonamy, to dla mnie cały czas Bitcoin jest w strefie podażowej. I ja tutaj tak naprawdę nie mam nic za dużo do roboty. To co ważne, to teraz zmienił się opedek, czyli 22534. Na chwilę obecną jeżeli go złamiemy, no to będziemy robić dużą korektę. I teraz słuchajcie. To, co tutaj widać na wykresie, to jest układ schodkowy, paraboliczny, ok? Nawet jeżeli będziemy ciągnąć dalej, to ten układ zazwyczaj kończy się tak. Czyli niezbyt ciekawie, prawda? Czyli perspektywa niezbyt ciekawa, ale przypomnę, że ja właśnie pod to gram, właśnie pod taki układ, gdzie ta pierwsza fala się zakończy ogromnymi spadkami. Dlatego ważne jest, słuchajcie, żeby bardzo mocno obserwować ten trend i reagować już na pierwsze, że tak powiem... Na pierwsze przesłanki ku temu, że ten trend będzie się łamać, oczywiście myśmy tutaj reagowali na pierwsze przesłanki ku temu, że będzie rosnąć, co też mówiłem na YouTubie co zostałem, że tak powiem, wyśmiany, prawda? Gdzie tam, gdzie tam będzie rosnąć cokolwiek. Natomiast tutaj teraz bardzo mocno wkładamy, że tak powiem, całą koncentrację swoją na tym, by zbadać ten trend, kiedy on będzie miał właśnie te objawy słabości. Na razie tych objawów słabości nie ma, ale 1 lutego, słuchajcie, 1 lutego jest FED i stopy procentowe, więc ten 1 luty może być zapalnikiem do spadków, Dużych spadków, ok, czyli właśnie czegoś takiego, prawda? Lub do dużych, ogromnych wzrostów. I tutaj jest, że tak powiem, pół na pół, prawda? Natomiast co nas interesuje, to pół na pół, nic, ponieważ my, pierwsze co robimy, to zabezpieczamy pozycję. Jeżeli mają być spadki, to mamy zabezpieczone pozycje na zysku, tak? Czyli wywala nam take profity, zgarniamy zysk i dziękujemy rynkowi za tą całą falę wzrostową. Natomiast jeżeli będą wzrosty, to dalej trwamy w pozycjach, czyli dalej, słuchajcie, prowadzimy te pozycje i dalej badamy ten trend. Więc na chwilę obecną, to co dla mnie ważne na Bitcoinie, to to, że jestem w strefie podażowej, i dopóki nie wyjdę z tej strefy podażowej, nie wyjdziemy z tej strefy podażowej, to dla mnie cały czas Bitcoin może tutaj robić bardzo duże reakcje w dół, ok? Bardzo dużą reakcję w dół pod następną budującą się falę, bo ja tutaj nie planuję zakończyć tego na pierwszej fali, chyba że dociągniemy od razu na, że tak powiem, na jednym wdechu do góry, ok? No to wtedy też ten... Wydech będzie już bez kolejnych fal wzrostowych. Więc dopóki stąd nie wyjdziemy, dalej jest tutaj możliwa ta pierwsza korekta. Jeżeli stąd wyjdziemy, to bardzo trzeba się tu przyglądać 25211, bo stąd może być ta korekta. A jeżeli stąd nie będzie tej korekty, to dopiero potem poziom jest 27985, 30 i 35000. Docelowo myślę, że bitcoin nie dotrze dalej niż do 35 tysięcy, o ile w ogóle tam dotrze, bo tutaj, tak jak mówię, jeszcze musimy tę strefę e, pokonać. Więc 1 lutego będzie ten, słuchajcie, zapalnik pod wzrosty lub pod spadki, i na to trzeba być przygotowanym. Nie na zajęcie pozycji, bo to już czas był na zajęcie pozycji. Czas na zabezpieczenie jest teraz pozycji, właśnie pod ten FED i ewentualnie. E, i tyle właściwie, i tylko czas na realizację, na, na zabezpieczenie pozycji. Dobra, słuchajcie, podsumowanko strategii 50/15, bo tutaj lekkie podsumowanko na Litecoinie. 288 dni naszej strategii, 43 take profity, gdzie średnio wyszło na to, że co 6,5 dnia Litecoin płacił, że tak powiem, pieniądze. Też na grupie mamy, słuchajcie. Specjalny dział przygotowany właśnie pod strategię 5015, ten dział jest tutaj. Więc tutaj też właśnie sobie dyskutujemy z zyski gdzieś tam, gdzieś tam też wrzucam, akurat styczeń to przynosi nowe ATH, też zagrania pod strategię 5015 gdzieś tam sobie szukamy. Natomiast całą bestę, że tak powiem, jeżeli ktoś gra Litecoina, bo ja więcej gram tych monet pod 50-15. To całą bestę, słuchajcie, Litecoin płacił pieniądze i średnio było to od, 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 od już mówię od 6 do 60% na pozycję, Czyli bardzo ładne wyniki, oczywiście tutaj w fazie akumulacji. Była akumulacja pod kolejne poziomy, więc bardzo fajnie cała strategia. Bardzo fajnie tutaj dała zarobić słuchajcie, NEBL, monetka, która mnie tu interesuje. Jest to nowa moneta, ma własny blockchain, ma własny portfel. Można sobie poczytać oczywiście w internecie, nie będę się tu zagłębiać fundamenty, bo ja bardziej tu jestem od analizy, a nie od fundamentów. Natomiast też oczywiście sprawdzam. Słuchajcie, jest to start monety, początek monety. I te początki, wiecie, jak się kończą. Jeżeli moneta jest tam gdzieś dobra, fundamentalnie ma dobry marketing. No to z reguły się kończą tak. Ja wiem, że teraz wszystkim w oczach zaświeciły się dolary. <grych> słuchajcie, nie, to trzeba mądrze wejść, zapoznać się z monetą, musicie sobie poczytać, rozplanować ewentualnie strategię tutaj na tą monetę. Więc ja pierwsze zakupy pod HP poczyniłem, co też, słuchajcie, wrzucam na grupę w BB Pozycję, bo też i w BB pozycje, i na swoim prywatnym koncie takie zakupy. Poczyniłem, czyli tutaj w BB pozycjach, tutaj prowadzę konto giełdowe, można się z niego uczyć, że tak powiem. To jest konto, słuchajcie, z 500 dolarami. Na chwilę obecną mamy tutaj 633 zrobione. No w niecały miesiąc czasu, prawda? Z 560-633, więc tutaj takie konto prowadzę, ale Pierwsze zakupy, że tak powiem, HP ja sobie osobiście zrobiłem. Będę się w razie spadków rozglądać za drugimi HPkami. To też strategia HP, słuchajcie. I liczę na coś takiego, czyli ogólnie rzecz biorąc w dłuższym terminie. W krótszym terminie interesuje mnie strefa 2257 i rozegranie swinga pod tą strefę, więc tutaj. Po tym knocie, ok. Ten knot też zaliczył tą strefę, właśnie podażową. Po tym knocie, na chwilę obecną, mamy tutaj korektę płaską, można by tak wywnioskować. Interesuje mnie teraz ta trójka, którą tutaj tą trójkę zrobiliśmy. Interesuje mnie ten impuls w dół, właśnie ten, dokładnie ten impuls, który teraz trwa. Interesuje mnie o to, czy będzie się on budować wzrostowo. Więc tutaj będę dzisiaj gdzieś tam. Pierwsze pozycje zajmować, znaczy zajmować, wyznaczać do zajęcia, nie zajmować, natomiast cały czas będę właśnie ten impuls tutaj badać, czy z tego czasem się nie robi coś słuchajcie wzrostowego. Więc tutaj pierwsze próby rozegrania pod tą strefę to jest raptem 30%, ale ogólnie rzecz biorąc, z perspektywą na pociągnięcie tego, bo to już będzie po pierwszym lutym, prawda po pierwszym lutym, gdzie będzie decyzja, więc perspektywa będzie nawet większa. Tutaj zobaczymy w trakcie trwania tego impulsu. Natomiast jeżeli nie będzie tu się budować to wzrostowo, to i tak się będę słuchajcie, przyglądać tej fali spadkowej, czyli też będę aktualizować tam na live'ach, tej fali będę się przyglądać spadkowej i ta fala będzie mnie interesować właśnie pod wejście, więc tutaj, że tak powiem, czuć pieniądz na tej monecie, tylko trzeba ją mądrze z głową rozegrać, tak, żeby głupio tutaj pozycji nie otwierać, prawda? Więc tutaj to jest, że tak powiem, na najbliższe tutaj nasze kilka dni. Chyba, że będą spadki, no to no to, to, to już całkiem super. Eee, wiem, że każdy by chciał wzrosty, ale dla nas akurat my oczekujemy bardziej spadków, dużo bardziej by nam były tutaj, e, że tak powiem, przydatne pod zajęcie nowych pozycji, więc gdyby były spadki, no to i tak się będziemy tym mocno interesować, gdyby były wzrosty, no to będziemy w tej monecie uczestniczyć we wzrostach. Tyle. Wszystkiego dobrego, miłego dnia Wam życzę i do usłyszenia w piąteczek w Piątunio. Trzymajcie się, hej!